Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Ja jestem Konradowicz, a to jest kolejny odcinek z gry Derail Valley i dzisiaj kontynuujemy naszą podróż. Teraz wyjeżdżamy na prawo. Na lewo, stamtąd przyjechaliśmy. Jedziemy na prawo. To jest 60. Będziemy jechać na lewo, widzę. Widzicie, jak się szybko udało nam rozpędzić. Jest dobrze. Prędkości tam są? 50. Bo i na prawo? Nie daje. I przez tą fabrykę trzeba no niestety przejechać. Tu czerwone to jest chyba nasz domek. M, potem OWC i potem... na wprost, dobrze. OWC i potem też prawej trzeba się trzymać. Dobra, naddamy mocy. Możemy. Normalnie tego następnika kierunku to się nie powinno tak robić, no skoro niby ta lokomotywa mniej pali. Przelecie opłaty i tak pokrywa ubezpieczyciel. No i to jest kolejny rozjazd. Przecież przejechaliśmy przez MF. Teraz na teren do prawej trzeba się trzymać. Tylko przejazd przez to dziadostwo. Ale my jeszcze nie mamy zezwolenia na przewóz ładunków niebezpiecznych jeszcze trochę. Możliwe, że jak tą trasę zrobimy, to będziemy mogli sobie to odblokować. No i tu wyjeżdżamy już na prosto. Dochodzi na tłoki i lecimy. Thank you.
Znowuż kolejny rozjazd. Przyjedziemy, jesteśmy. Nie, to na prawo, i potem też prawo. Dobrze jest. Że na prawo jest 30. Po lewej stronie będziemy zostawić CSW. Ale piasko nie musieliśmy używać. Dobrze nam dzisiaj poszło. A ta pierwsza góra była taka trochę zwodnicza, no ale tu cały czas lecimy już z góry praktycznie, albo po prostu. Znaczy, ja na pewno bym cię jest. Brawo. Daje mi się, że wiem. Znaczy, to coś nie. No to jest odbicie jeszcze przed CSW. Samym. Teraz będzie CSW po naszej lewej. Dobrze mówię. No ciekawe, nieźle wlecieliśmy w ten rozjazd. Ale wagony dalej jadą. To jest super. Teraz na lewo, potem na prawo. I będziemy. Pociąg litać świadomie więcej niż 70 ton nie pojedzie. Jak było z górki, to może i by sam z siebie się rozpędził, ale tak świadomie to nie ten. Nie da rady. Ja to będzie pod górkę, a nie z górki to. Nie gorzej. Ale wojna prawo. Będzie z 60 przed nami. Na lewo i na prawo.
jeszcze raz, tak. To dobrze jest, na lewo. Czarny dym. C3 i czyli brawo i na C i jedna w L. Przyhamuj. Lewo na C. Można zgasić. Turbulencje. Tutaj też można zgasić. No, i nastała cisza. No proszę rozpiąć. Pyk, pyk, pyk. Pomnąć hamulec. No i tyle. Gdzie my jesteśmy według mapki? C, czyli domek jest nasz gdzieś tu. Chyba tu, nie? Gdzieś tak to było. Tu jest. Jeszcze tu widziałem, że jest coś takiego jak sprzedaż.
Dziś pieniążek. Nie wiem, co ono znaczy. No i się wyrobiłem w czasie nawet. A ta podstawa 23 tysiące? Dostaliśmy? Ile? 35? I o, mamy 50 tysięcy. Praktycznie za nic. Co mi po tym? Agregatorze. A. Mogę sobie laptopa wziąć? Drukarkę też mogę? Nie, tak już nie. Papier. Dobrze, i gdzieś tutaj było jakieś sprzedawanie. Ciekaw, jak to wygląda. Gdzie to było? Może sobie ten. Zwertujmy strony na początek, to będziemy wiedzieli. Sklep. Czy to jest sieci sklep? To już jest mocznica. Ta DE6 fajnie wygląda. Fajnie. DE6. A dużo. DE6 albo DH4 tu mamy. Jesteś ciekawszy. O, i kolejna. Przez palinóweczkę. Jest ten sklep? Nie, to nie jest sklep. To w ogóle tutaj jest to D. C. To D jest... O C. Jest ten sklep? Nie. To jest czyjaś chałupa. Gdzie w ogóle jest to D? To jest D? Może to jest sklep? Serwis ręczny. Możliwe. Dobra, idziemy DH4 albo DH6. Zobaczyć. No jakieś materiały niebezpieczne. Żeby mogło być ciekawe. Trzeba mieć to. To można wziąć. Fabryka maszyn i miasto do portu i miasto. A port jest. Jak się nazywa port i miasto? AB. Czyli powrót. I się mieli z czterema wagonami. Na gospodarstwo rolne. A FM. Jest FM. No jest to.
Można pojechać. Ewentualnie. Dwie grupy. Ale to są manewry. To ty czytasz. Port i miast. 85 ton. Czekajcie. My to posegregujemy. No łatwiej. Tutaj trzeba mieć longa. To są jakieś manewry. Jest przewóz logistyczny. Czy jedyne co sobie możemy wziąć? To do portu i miasta wagony. 5 i 4. Masa by była podobna do tej, co teraz była. No dobrze, opłaty jakieś trzeba zrobić? 9000. To? Ile? A za co to? Za 40. To rozumiem, bo to jest po prostu za ten serwis, nie? Nie, to ja ci się... Nie. DE6. Ile? 200 tysięcy? EH450. No to z 50 tysięcy na razie by trzeba było uzbierać. Kolejnie ich długość pociągu, ale no. Anonki niebezpieczne 40. A wojskowe ile? 100 tysięcy. No dobrze. No. Myślę, że w tym odcinku na razie to by było na tyle. Potem myślę, że sobie pojedziemy z powrotem na port i miasto. Wrócić towar. I to już będzie pewnie w kolejnym odcinku, więc komentujcie, subskrybujcie i ja się z wami żegnam. I do zobaczenia. Na razie, cześć, pa, pa.